Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z testem przeróżnych gadżetów, różnych rzeczy, które ostatnio zamówiłam. Pokazywałam Wam te w unboxingu właśnie rzeczy, które zamówiłam z Yes Style. I właśnie pod film specjalnie chciałam zamówić takie produkty, które no takie trochę dziwne, coś takie wiecie, interesujące. Więc tak, może Wam pokażę jeszcze raz, ktoś kto nie oglądał unboxingu, rzeczy, które zamówiłam. No to między innymi tak, takie tutaj mam do włosów, plastikowe, nie wiem co to dokładnie jest, takie rolki, w które zawijamy włosy i mamy podobno loki, wystarczy wysuszyć. Tutaj mamy instrukcję obsługi, jak to wygląda. Ja bym chętnie ponosiła przez parę godzin te, tylko nie wiem, czy mi starczy tak naprawdę 4. Tak zamówiłam 4, nie wiem, myślałam, że trochę będą dłuższe, bo to też w zależności, jakie są długie włosy. Zamówiłam coś takiego. To jest bardzo fajne właśnie pod prysznic, żeby dać tam, gdzie właśnie jest kanał i to tak, wiecie, te wszystkie brudy czy tam włosy właśnie zatrzymują się na tym. Zamówiłam taki roller do masowania twarzy, tak aby właśnie pozbyć się tutaj tego podbródka, ujędrnić tutaj żuchwę i tak dalej, także myślę, że fajny produkt. Oczywiście pewnie nie będzie efektu za pierwszym razem, no ale spoko. To trzeba będzie robić pewnie regularnie. Kolejną rzeczą to jest taki gadżet do peelingu twarzy, który właśnie ma za zadanie nam wyczyścić pory i tak dalej. Kolejna rzecz, to już stara jak świat, ale pomyślałam sobie, że wezmę. To są takie te do brwi szablony, które ułatwiają nam jakby makijaż brwi. Więc ja mam co prawda zrobione, ale zobaczymy, jak te szablony działają. Mamy tutaj Face Blur produkt do... To jest chyba jako taki primer i dodatkowo 33 SPF, który właśnie ma nam wygładzić mega twarz. No ja właśnie specjalnie jestem niepomalowana, tak aby właśnie tutaj pomalować się i zobaczyć te wszystkie efekty. Mamy tutaj nożyki. Nożyki Shiseido, które pomagają pozbyć się dodatkowego owłosienia. Mamy tutaj takie jakby taśmy, ja już sobie otworzę i zobaczę, które mają za zadanie odgarnąć nam włosy. I zobaczymy, czy to w ogóle działa, czy rzeczywiście te włosy będą przytrzymane. Takie dwie taśmy. No dobra. No. Nie trzyma się, przynajmniej na moich włosach. No. Lipa? Może dwie? No. Dwie jeszcze spoko, tak, do odgarnięcia. To chyba w zależności, jakie kto ma włosy. Jak ktoś ma może rzadkie, cienkie włosy, to tak, ale jak ktoś ma właśnie ciężkie, długie, to... No to tak się nie będzie trzymało. O, widzicie, że jest odbite od tego, więc to mi się nie przyda. Ja wolę sobie założyć opaskę, niż męczyć się z tym. To już od razu mówię, że fail. Tutaj mamy taki gadżet do maskary ułatwiający właśnie pomalowanie rzęs górnych i dolnych. Tak aby się nie pobrudzić. No i słuchajcie, ostatni gadżet, który mam nadzieję, że będzie przydatny mi do kuchni, to jest taki gadżet, który ostrzy nam noże. Więc tak, od czego by tu zacząć? Może ja sobie zacznę od włosów, dlatego, że jestem strasznie ciekawa, wiecie, tych curls tutaj. Tak to wygląda. Czekajcie, jak to zrobić? Tak... Zawijamy włosy i tą gumką zabezpieczamy górę. Ok, to ja sobie, z tego względu, że mam 4, to ja sobie podzielę moje włosy też na 4 części. Nie wiem, ile tego trzymać. Niestety tutaj nie ma napisane, to jest wszystko po koreańsku, czy tam po chińsku. Nie wiem dokładnie, nie znam się na tych językach.
Nie wiem, ile mam to trzymać, ale myślę, że parę godzin jeszcze sobie ten potrzymam. Także może zrobimy tak, że zrobimy górną część włosów i dolną. Coś czuję, że to będzie fail. Nie kumam trochę tego. Nie kumam. Nie kumam, jak to zrobić. Tu koniec. Tak, żeby zaczepić. Bo tutaj jest taka... Dobra. Litera. Ja to zawijam chyba nie w tą stronę, co trzeba, ale no. Czekajcie. One more time. Tak zawinę. Końcóweczkę. O. Mi się to trochę rozwala. No ale ja mam za długie włosy na to. Coś czuję. Zobaczcie. Tak o zakręcę, o. Tutaj gumką trzeba zabezpieczyć. O. I tak to wygląda. No dobra, nie będzie idealnie. Ale myślę, że gdyby zamówić trochę więcej tego, to by było lepiej. Żeby przynajmniej było 6 bądź 8. No, 8 by było idealnie. No dobra. Dobrze, kochani, mamy to. Powiem wam, że nie jest to głupie. Fajnie jest naprawdę to zabezpieczone tutaj tymi gumkami. Bardzo fajny jest ten produkt. Natomiast tak jak mówię, jak na moje właśnie włosy, to potrzebowałabym tego o wiele więcej. Myślę, że 8 byłoby idealnie. No ale mimo wszystko mam nadzieję, że jakieś tam fale będę miała. Tylko teraz nie wiem, jak to muszę tutaj odgarnąć, żeby sobie robić inne rzeczy przy twarzy. Teraz wezmę sobie, kochani, te nożyki. Zaraz zobaczymy, jak one, czy są ostre, czy nie ostre. Ja co prawda nie mam jakoś tak dużo włosów na twarzy, ale zobaczymy. Tak wyglądają te nożyki. To jest taki ala zabieg właśnie dermaplaningu. Zobaczmy sobie lusterką. Może tutaj. Fajne. Bardzo ostre. Zobaczcie, to jest jedna strona. Nie wiem, czy to tak zobaczycie, ale jest pełno tam włosów i dodatkowej skóry. Zobaczcie, to jest tylko jedna strona. No. Ja uwielbiam to robić. Teraz, słuchajcie, chciałabym się zająć tym masażerem. Odpakowałam go. Nałożę sobie tutaj serum, tak aby, wiecie, był jakiś poślizg. No i zobaczymy, czy to boli, czy nie boli. To tak bardziej, może niekoniecznie tutaj na tutaj podbródek, tylko właśnie na boki. Ciekawe, jak długo to trzeba robić. Na pewno po jakimś czasie będzie trochę bolało. Aha, tu nie ma nic po angielsku. Powiem wam, że fajne, takie dość przyjemne. Ciekawa jestem, czy to coś da. Od razu się zaczerwienia tutaj ta skóra. Można szyję też sobie masować. Przyjemne to jest. Myślę, że będę sobie to robiła codziennie, żeby zobaczyć, czy będą jakiekolwiek rezultaty, jeśli chodzi o mój owal twarzy. No. Ale za długo też tego nie wolno robić, bo to już troszkę boli. Myślę, że tak do 2 minut powinno się to robić. No zobaczymy. Ja będę sobie to robiła codziennie. Teraz co my mamy tutaj dalej? Może wezmę ten silikonowy pad do porów oczyszczania.
Tylko teraz tak, ja nie wiem, czy to powinno się robić na mokro, czy na sucho. Być może nawet, że i na sucho. Chociaż może nie. Fajne jest to, że tutaj, wiecie, się trzyma. Jest to takie dość wygodne. Ale czy to czyści pory? No mi nie wyczyściło. No może trzeba to robić na mokro, dodatkowo z jakąś pianką czy peelingiem. Na pewno gdzieś tam jest jakieś takie uczucie, że to trochę zdziera tą skórę. Ale wągry to mam na nosie. No, mam tych wągrów. Dobrze by było oczyścić tą skórę, wiecie. No nie wiem. Nosek jest gładziutki, ale wągry nadal są. I wiecie co, zapomniałam, że jeszcze taki mam produkt. Właśnie do wągrów, który już ma w sobie produkt, taki żel i ma taką silikonową szczoteczkę. Tutaj naciskamy, ten produkt powinien wyjść, o, przy naciśnięciu on wychodzi i spróbuję sobie jeszcze tym dodatkowo z tym żelem delikatnie pachnie. To chyba lepsza, bo to już ma w sobie ten żel. I fajnie, że jest takie małe. To można bardziej jakby dojść do miejsc, gdzie... To też jest spoko, bo fajnie się to trzyma, ale gdybym miała wybierać, no to myślę, że ten jest o wiele lepszy. Ładnie w ogóle pachnie. Także mamy produkt dwa w jednym. No. Myślę, że to bardziej wyczyszcza pory. No powiem wam, że ta szczoteczka zrobiła swoje. Ja mam jeszcze te wągry, ale widzę, że niektóre są puste, te dziurki. Czyli wyczyściło się gdzieniegdzie. Nos jest bardzo gładziutki. Na razie czerwony. Czerwony jak Rudolf. Ale powiem wam, że bardzo fajny jest ten produkt. No tutaj też sobie zrobiłam, bo tutaj ostatnio... Też mam te wągry. Przejdziemy sobie może do tych brwi. Brow Class. O, te rwałki mi wchodzą na czoło, niedobrze. I tutaj mamy cztery szablony. Przyjrzyj, cztery? Trzy. Trzy szablony. Mi się podoba ten na samym końcu. Także ja sobie go wezmę. Ale fajne. Porządne. Takie gumowe. Dobra. Wezmę sobie też paletkę tutaj cieni do brwi. I zobaczmy. Tak. Takie strasznie krótkie. Moje brwi są o wiele dłuższe, jak widzicie. No dobra. Mamy tak. I... Weźmy sobie jakiś kolor. Weźmy to szary jakiś. I ja sobie tak o to zrobię. Palcem. Dobra. I... No nie ma tragedii, powiem wam, że spoko. Te brwi są mimo wszystko jak dla mnie za krótkie, bo tutaj jak widzicie jeszcze mam ten makijaż permanentny przedłużony, ale powiem wam, że ten kształt dość fajnie wygląda. Zobaczmy może inny sobie kształt. Już jak robię, to już robię. Mamy taki bardziej prosty i taki zaokrąglony. Wezmę ten zaokrąglony.
ale bardzo porządne. To nie jest plastik, tylko to jest takie gumowe, bardzo fajne. To mi się podoba, bo wiem, że są takie, wiecie, jakieś tanie plastikowe. Dobra, mamy to. Trzymam. Pędzelkiem w sumie łatwiej. Myślałam, że będzie palcem łatwiej, ale jednak pędzelkiem jest o wiele łatwiej. Także mamy tak. O. I voilà. No powiem wam, że spoko to wygląda, naprawdę, obydwa kształty. Myślę, że jest to bardzo szybka metoda na właśnie brwi. Jedyne co trzeba później tylko zrobić, to ewentualnie wziąć sobie pędzelek, o, i tutaj domalować tą końcówkę. Nie jest to takie trudne. O, mamy, powiem wam, że super. Super duper, powiem wam, że nawet fajnie jak, nawet dla mnie jako, wiecie co, wizażystki, ja oczywiście umiem malować brwi moim klientkom, ale czasami jak brwi są takie bardzo wymagające, albo nie ma za dużo włosów, albo te brwi w ogóle są bardzo jakoś źle, wiecie, wydepilowane, myślę, że takie szablony pomogą mi nawet, wiecie, idealnie dobrać kształt właśnie. Także to jest super, to mi się podoba bardzo. No dwa, jak widzicie, inne kształty, ale naprawdę mega jest ten produkt. I podoba mi się, że to nie jest takie, wiecie, jakieś plastikowe, tylko to jest takie bardziej gumowe, bo na przykład nawet tutaj, w tym secie, co mam, to ja tutaj niby też mam, nie? O, szablony. Tylko to jest taki plastik. To tak idealnie, nie wiem, nie podoba mi się to. A tutaj, to tak... Wydaje mi się, że przez to, że to jest guma, to tak lepiej można to jakby przykleić do twarzy. No, to jest super. To mi się podoba i na pewno mi się to sprawdzi. I ja na pewno będę to używała, może nie na sobie, ale właśnie na klientkach, które mają problematyczne te brwi. Także ekstra. To jest super. W sumie tak stwierdziłam, że chyba nie będę robiła makijażu jakoś dzisiaj, dlatego że będzie mi ciężko tutaj z tymi włosami, ale nałożę sobie ten produkt, ten Face Blur. No i zobaczymy, czy rzeczywiście będę miała blur. Ja ogólnie nie mam problemu, wiecie co, jakoś tak z twarzą, jeśli chodzi o naczynka, tylko otwarte pory. Ja raczej tego nie mam, no ale mimo wszystko blur się przyda. Zrobię na połowie tutaj twarzy. Ale nawilżający. Ale pięknie pachnie. Troszkę mi zmieniło tutaj kolor mojej buzi. Powiem wam, że jest różnica. Zobaczcie. Zobaczcie tutaj na te, tutaj takie jakby mini pory. A tu. I w ogóle tak, wiecie co, fajnie, bo ta skóra jest taka ujednolicona, a jednak to nie jest makijaż. Fajna ochrona przed słońcem, bardzo nawilżający produkt, a mimo wszystko tak... Nie ma, no ja mam przebarwienia, jeszcze teraz mam jakieś pryszczyki, a nałożę to na drugą stronę. Powiem wam, że mogłabym w tym chodzić nawet na co dzień. O Jezus, jak to pachnie! Delikatnie, pięknie po prostu. Powiem wam, że świetnie jest ten produkt. Mega! Kurde, no mistrzostwo. Jako sam, bądź właśnie pod make-up, to będzie mistrz. Mistrz. Tak. To jest to. Ja mam Face Blur Smoothing i są trzy typy tego. Nie pamiętam, czy te trzy typy to chodziło o kolor, czy o smoothing, czy tam moisturizing. Nie wiem właśnie, ale wiem, że są trzy typy. Ja mam ten smoothing. Także super, super produkt. Powiem wam, że naprawdę wam polecam. Mega wygląda, mega! Szczególnie pewnie dla osób, które mają rzeczywiście te pory otwarte. I to jest produkt, słuchajcie, koreański. No a jak wiemy, Korea słynie z cudownej pielęgnacji, także to nie jest, wiecie, AliExpress czy coś, jakieś Chiny.
To jest koreański produkt. Co my tu dalej mamy? Mamy to. Maskara, dobra. Zobaczymy, to jest na dolne i na górne rzęsy. I teraz tak. To jest na górne. A to... A to jest na dolne. Plus mamy jeszcze tutaj taki grzebyk do rozczesania tych rzęs na końcu. Tylko włosy mi strasznie przeszkadzają. Zobaczymy, czy to w ogóle wygodne, bo mi się wydaje, że to nie jest wygodne. Dobra. Przykładam. I maluję. No, ubrudzić się chyba nie ubrudzę. Powiem wam, że fajne jest to, że jak przyciskamy to do oczu, to tak jakby te rzęsy są tak podniesione od góry do góry, że możemy sobie wyczesać je od nasady, co jest naprawdę czasami bardzo, bardzo trudno to zrobić. Powiem wam, że fajny ten efekt. No trochę się ubrudziłam tutaj na dole, ale ten górny efekt mi się bardzo podoba. Myślę, że czasami będę go stosować, bo tak jak mówię, ja mam taki jakiś problem, że mi jest ciężko jakby od nasady. Nie wiem, czy ja się boję, czy co, a tutaj one są bardzo fajnie wyczesane. Dobra. Użyję sobie też tego grzebyka tutaj do rozczesania. Powiem wam, fajny gadżet. Podoba mi się. No i powiem wam, że nie zajmuje też dużo czasu, aby to zrobić. Jak ktoś ma taką precyzję, wiecie, w ręku, że się nigdy nie ubrudzi, od nasady rzeczywiście czesze te rzęsy, to super, to zazdro. No ja tak nie mam. Dobra, i teraz dół. Czekajcie, dół to jest w ten sposób. Czy w ten? Chyba w ten. Dobra, ten dół to chyba będzie kosmos. Niewygodnie, ale... Nie, to chyba nie tak. To chyba tak jednak. Tak. No. No dół już trochę gorzej, bym powiedziała. Z dołu jakoś nie mam problemu z dołem, żeby pomalować. To akurat by mi się nie przydało, ale ta górę to jestem zachwycona. No naprawdę. Fajny przyrząd. Fajny, naprawdę godny uwagi. Ja go będę stosowała na pewno, chowam go sobie. No i tak, ale wiecie co, strasznie mi się to podoba, ten efekt na twarzy. Tak jest odżywiona ta skóra. Jest zminimalizowane, zminimalizowane są pory, jest wygładzona, jest tak jakby o jednym kolorycie, no przecudowny produkt. Dobra, co mi tu zostało, słuchajcie, no zostały mi produkty tutaj właśnie ten do łazienki, to o tym nie wiem, tak naprawdę, jeszcze dopiero się przekonam, czy to wyłapuje włosy, myślę, że tak. No i mam tutaj ten gadżet do kuchni, także idziemy do kuchni, najpierw do łazienki, później do kuchni, żeby to sprawdzić. No i tak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie mi się sprawdzało. No i że będzie wychwytywało mi te włosy i nie będę tak miała zawalonego tego kanału. Bo jednak nie ukrywam, z długimi włosami czasami no, muszę używać kreta, żeby, wiecie, to tam wszystko porozpuszczać. A to mam nadzieję, że mi się sprawdzi. Fajna. Fajna rzecz, naprawdę. Ja to wyglądam, ale słuchajcie, jestem w kuchni.
Mamy to, powiem wam, że tak, nie mam takich tępych nóż. To jest chyba najbardziej tępy nóż, jaki mam. Także na przykład, no nie wiem. No czuję po prostu, że może jest tępy. Co mi się podoba, tutaj są takie przyssaweczki. Dobra, to ja, czekajcie, jak tu wam pokazać, może to zrobię tak w ręce. Jest ostry, ostry. Jest. No, natemperował się. Tu w środku są takie jakby kamienie. I one właśnie tak otarte o ten nóż powodują, że on będzie ostrzejszy. No powiem wam, że brakowało mi... O, ostry, ostry. Bardzo ostry. Brakowało mi czegoś takiego w kuchni, także mamy takiego misia. Taki ber, czy tam żabka, nie wiem. Także mi się wydaje, że to się przyda w kuchni każdej kobiety. No i tak, kochani, to by było na chwilę obecną tyle. Ja do was wrócę za jakiś czas, aby właśnie tutaj rozpuścić te loki. Idę sobie je teraz podsuszyć, jeszcze posiedzę powiedzmy z godzinę i zaraz wracam. Okej, kochani, minęła mniej więcej godzina. Mam nadzieję, że włosy już są tak maksymalnie suche, bo ja w sumie dzisiaj z rana brałam też prysznic i myłam włosy. No dobra, to co? Zobaczmy. Mam nadzieję, że to zadziała, bo ogólnie jest to i wygodne, i fajnie zaprojektowane. Czekajcie, tą gumkę muszę z tej strony ściągnąć. Fajnie jest to zaprojektowane, słuchajcie. Ale ładne. Ja pierniczę. Ale piękne. I już wam mówię, o co mi chodzi, że są dobrze zaprojektowane. Po pierwsze, mamy to tutaj, żeby po prostu przykleić końcówkę. Te końcówki idealnie się tak jakby łapią do tego rzepa. Zawijamy i mamy tutaj tą gumkę. No ale loki są cudne. Wiecie co, ja sobie domówię jeszcze kolejne 4 na bank i będę sobie to robić, bo jest to świetna metoda na zimno, na piękne fale. O ja pierniczę. Yes! O, tutaj coś pognieciony jest, ale... Ja! Ale mistrz! Ale się cieszę, jak się jaram. Strasznie się jaram. Powiem wam, że super. Super! To jest po prostu mistrzostwo. Wow. Naprawdę, no mega. Me gusta, ale jestem zadowolona. Tylko tak jak mówię, tego trzeba więcej, szczególnie na moje włosy. Także kolejne 4, myślę, że super. No i słuchajcie, tak naprawdę trzymałam godzinę. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało. Gdybym trzymała to jeszcze dłużej, ale patrzcie na te loki! OMG! OMG! No super! Ale mega! Ale jestem zadowolona. Nie wiem, jak będzie się to utrzymywało, bo tak jak mówię, no to są takie duże fale. Ale jestem zadowolona, po prostu mistrz! Mega! Mega! Super! To jest po prostu mój numer jeden. To wygrało po prostu wszystko, wszystkie te produkty. No i co? Słowem zakończenia powiem wam, że bardzo fajny test. Mi się przynajmniej podobał. Podobało po prostu realizowanie tego. Jeśli chodzi o te rzeczy wszystkie, to ja jestem naprawdę zadowolona. Oprócz jedyne, czego bym nie polecała, no to właśnie niekoniecznie to, to już właśnie lepiej mieć to, takie zwinne, małe i w ogóle. Nos jest super wyczyszczony. Także to nie było moim faworytem, jak również te tutaj, te rzepy właśnie niby odgarniające włosy. A reszta powiem wam, że super. Najbardziej jestem zadowolona z tego produktu do włosów. Na pewno sobie zaraz po prostu domawiam 4 kolejne.
Jestem bardzo zadowolona też z tych szablonów do brwi. Świetny jest ten produkt. To też jest fajnie, fajnie zdziera to skórę i widzę, że te pory są gdzie niegdzie wyczyszczone. No, co do reszty, na przykład co do tego masażera, no to potrzeba czasu tak naprawdę, żeby się przekonać, czy to daje jakiś rezultat, ale myślę, że na pewno ujędrni tutaj tą skórę. Także tak, ale włosy to się nie mogę napatrzeć, naprawdę jestem mega zadowolona. Także kochani, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Wszystkie linki macie na dole. Także jak Wam coś przypadło do gustu, to zapraszam i widzimy się już niedługo. Pa!